Wiosenna noc w komisariacie. Chodzi burza choczy, wokoło nas do góry wzniesiemy skroń. Dyżurny przodownik, usłyszawszy chrapliwe tony domnej pieśni żeglarzy, odłożył pióro i przeciągle wpatrzył się w drzwi. Rozwarły się po chwili z trzaskiem, wpuszczając do wnętrza towarzystwo złożone z kilku osób. Na pierwszym planie, z czołem ambitnie wzniesionym zgodnie z tekstem śpiewanego utworu, kroczył podtrzymywany pod rękę przez posterunkowego jakiś tęgi blondyn o jowialnym wyrazie twarzy. Obok posuwał się ostrożnie chudy, szpakowaty brunet, którego mina zdradzała najgłębsze, graniczące z bezdenną rozpaczą przygnębienie. Barwnie ubrana i pomalowana dziewica stąpała z wypróbowaną kokieterią za nimi. Pochód zamykał wytwornie ubrany pan z wąsikami a Adolf mężu. Spod postawionego kołnierza jasnego saka wyzierały mu różki kołnierzyka i środkowy fragment czarnej muszki. Dołem widać było smokingowe spodnie obszyte jedwabną taśmą. Stanąwszy przed biurkiem przodownika, blondyn przymknął na chwilę oczy, uniósł się lekko na palcach i pięknym barytonem wyciągnął ostatnie akordy pierwszej zwrotki marynarskiego hymnu. Brunet wturował mu cichym falsetem. Dyżurny przodownik powstał i jak biegły kapelmistrz w batutom, energicznym machnięciem ręki przerwał koncert. Dosyć tego! O, o co chodzi? Pieśń skonała! Panie przodowniku, melduję, że zostałem wezwany do baru pod tramwajem, gdzie powyższe osobnicy uskuteczniali zakłócenie spokoju, a także samo odmówili zapłacenia rachunku. Kiedy chciałem ich wylegitymować, znieważyli władze publicznymi słowami. Aresztowałem ich i odwiezłem do komisariatu. W dorożce cały czas śpiewali burzę. A ten pan kto jest? zapytał przodownik, wskazując na trzeźwego pana w smokingu. To pokrzywdzony kelner spod tramwaju. Adolf mężu wystąpił naprzód. Faktycznie, te goście przyszli do interesu z tą daną kobietą, zajęli najlepszy stolik, zamówili śledzia w Oliwie i butelkie wódki. Potem był tatarski z kaparkami i znowuż ma się rozumieć butelka. Następnie podałem trzy bewsztyki po polsku z garniturkiem i poniekąd trzecią butelkę. Ogromnie grymaśne to byli goście. Wszystko im się nie podobało. Jeden pikolak był dla nich za rudy, drugi znowu za bardzo zyzowaty. Na końcu przyczepili się do prosiaka na bufecie, że za młody do pieczenia.